Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie kolejne auto z paczki Hot Wheels, a będzie to Gazella GT. Jeżeli ktoś planuje zakupić ten samochód, to polecam wpisać kod twórcy ETEK, za co będę bardzo wdzięczny. A co do samego pakietu, to mamy tutaj samochód oraz takie oto koła, które wyglądają całkiem spoko. I zrobię szybką weryfikację, czy można je używać z autami spoza Hot Wheelsów. Otóż można, więc jest to na pewno pozytywna informacja. I co ciekawe, totalnie zapomniałem, że mam takie koła, bo wyglądają one spoko, a nigdy ich nie używałem. I przygotowałem sobie tutaj już zrobioną gazelę. Jak widzicie, nie wygląda jakoś super okazale, bo po prostu mam taki lakier nałożony. I ciekawostka jest też taka, że jeżeli chcemy mieć auto bez żadnych emblematów z Hot Wheels, to jakby nie możemy zmienić sobie potem jeszcze lakieru. W sensie można zmienić kolor, ale nie możemy zmienić jakby tego, że jest on taki połyskliwy. Natomiast oczywiście możemy wybrać sobie już dowolne tutaj inne malowania. Ja jednak zostanę przy tym oryginalnym. Koła i tak dalej też możemy sobie dowolnie edytować. Zobaczmy silnik. Brzmi mega spoko. Co do hitboxa, to jest to hitbox do minusa. Jak widzimy, jest całkiem git odwzorowany, natomiast hitbox do minusa to hitbox do minusa, więc sobie o tym nie mówić, to ja nie jestem wielkim fanem. Natomiast jeżeli ktoś lubi, no to jak widzimy, nie ma tutaj wielkiego zakłamania. No, chociaż w sumie trochę z przodu wystaje, ale powiedzmy, że na tle tego, co nas Rocket przyzwyczaił, to jest okej. Dlatego przejdźmy do testów na rankedach. Tutaj od razu przypomnę, że teraz w dzisiejszym odcinku zagramy jednego rankeda 2x2 i potem dwa rankedy 1x1. I tutaj od razu też dopowiem, że na końcu odcinka, na końcu każdego kolejnego testu samochodu z Hot Wheels będę robił taki mój mały ranking, moją tier listę samochodów właśnie z tego DLC, który możecie teraz zakupić. No i zobaczymy, gdzie się uplasuje, więc jeżeli kogoś to ciekawi, to też myślę, że fajna sprawa. Możecie potem dać znać, co o tym sądzicie. Ja za hitboxem do minusa, tak jak mówiłem, nie przepadam, ale to myślę, że będzie bardziej odczuwalny już na 1v1ach, które zagramy zaraz. Za mocne podanie nieco do mnie. Przyjmę sobie piłkę. Jeżeli nie chcemy stracić, to muszę to zdążyć do boku zagrać. A i teammate znowu jest tam w narożniku. Teammate z szansą, nic się nie udało. Moje przyjęcie też nie było zbytnio optymalne, bo chciałem sobie bardziej do ścianki zagrać. Okej. Jest szansa, żeby polecieć wzdłuż mapy. Ja sobie do tego zawrócę, żeby nie mieli darmowego strzału. Jeszcze to wychodzi dla nich strasznie niewygodna piłka. I przebijmy piłkę nad nim, nie udało się, ale on nie ma boosta, więc jakby są w sumie w ciężkiej sytuacji. Szkoda, że nasz teammate zabierał również moją setkę i się wywalił właśnie. Ale bronimy! Jakimś cudem się udało. Okej, 40 boosta, to nie mamy za bardzo co zrobić. I tutaj po prostu się cofnijmy, żeby poasekurować teammate'a, który bardzo lubi nas tutaj sprawić, żebyśmy musieli robić interwencje na linii. Nie wiem, to jest jakieś auto bramkarza chyba. Jeżeli ktoś jest fanem Ikera Casillasa czy Wojciecha Szczęsnego, nie wiem, kto tam teraz jest popularnym bramkarzem. W sumie totalnie nie wiem, bo kiedyś jakby tak najpopularniejszy był Casillas czy Buffon, a teraz są po prostu najlepsi bramkarze, a nie mam wrażenia, że jakiś jest najpopularniejszy, chociaż może też, jeżeli ktoś gra w piłkę na co dzień, to inaczej to odczuwa. Dajcie znać, czy macie jakiegoś swojego ulubionego bramkarza teraz. Czy tam jednego, który jest waszym zdaniem najpopularniejszy. Dobra, ja nie jadę potem piłę, bo nie mam boosta, tak jak wspominałem. Kolejna przymusowa interwencja. I tego już nie obronimy. On niestety strasznie nas zostawia na pastwę losu, ziomek. Jeszcze teoretycznie nie, no tutaj jakbym prejumpował, to po prostu przeciwnik by kopnął za mnie. Więc to już nie do zrobienia, chyba że wcześniej jakoś by się udało do boku, ale może zaraz kick-offa władujemy. A nóż nam, że wyjdzie. Proszę, nie stracimy. Tracimy. Co by tutaj nie mówić, nie za dobrze mi się gra z naszym teammate'em Shuyą. Dobra, spróbujmy sobie zrobić dobrego kick-offa. Kick-off wyszedł całkiem sympatyczny. Rozczesuję przeciwnika. Dobra, jest obrona ze strony naszego drużynowego. Ja mu podam po linii. Nie udało się, zdążyli zablokować, ale dalej mają tutaj ciężką sytuację. Jeszcze widzę, że tutaj leży sobie zebrana setka. Zróbmy jakieś 50, kopniaczek, to może być dobra okazja, jeszcze jakby się wywalił, nie wywalił się, zostawmy piłkę teammate'owi, który fajnie sobie załatwił jednego przeciwnika i ma sam na sam, co powinno być golem, ale jak widzimy nie jest i jest ciężko. Dobra, weźmy setkę z cornera, tutaj niestety nie udało mi się zabrać setki, co jest dużym błędem. Nie na tyle dużym, żeby stracić gola, ale tam powinno już polecieć kontra, a my potrzebujemy tych kontr. Jak nie wiem czego. Oj nie, tego nie obronię. No dobra, znowu. A tutaj myślę, że można dać FF-a i przejdziemy do jedynek, bo z tym gościem to sobie za dużo nie pogram. Rankedy 2x2 nie poszły po naszej myśli, ale może za to lepiej nam pójdą jedynki.
Dawno nie grałem, nie pamiętam kiedy ostatni raz był hitbox do minusa do testowania. Powiedzmy, że tak ostatnio nie było za dużo testów, więc w sumie to dawno nie grałem jedynek takim autem. Zobaczymy, jak nam pójdzie jakaś względna kontrola. Już na samym początku tracimy gola. Spróbujmy sobie tutaj wygrać kick-offa do lewej strony. Nawet się udało, więc to jest ok. Nie udało się skopać za to przeciwnika. Ale udało się mu zabrać setę. I to może być dobry kontratak. No nie, za bardzo chciałem. Nie wiem, czy to będzie 2-0, czy nie wykończy tego przeciwnik, wykończył. Nie spodziewałem się, że od razu będzie challenge i chciałem zrobić potężnego flika. A jak wiemy, Dominus ma akurat potężne fliki, jakby się je wyczuje. Dobra, nie starajcie mi od razu trzeciego gola, bo to będzie patola. O, dobra. Wywalamy do cornera. Czy zrespi setkę? Boję się, że jemu dobra, nie zrespiło mu też, więc o tyle dobrze. Tak sobie zebrał, ale tutaj jak widzimy przeciwnik postanowił nam podarować bramkę. Na kickoffie nie lubię robić wolnych kickoffów właśnie takim hitboxem niskim, bo ta piłka później leci do sufitu i nie da się jej wykończyć od razu. Więc to jest na pewno minus całego gatunku tych hitboxów. Flick? Nie, no za mocny. Może pojedźmy. I teraz flick nie był aż tak potężny. Ale może przeciwnik coś odwali. Niestety nie udało mi się go przebić i... Ach, zamiast darmowej bramki mamy... Darmową bramkę? Nie, nie gadaj. Ja pierdzielę, byłem przekonany, że to nie trafię. Odbije się od poprzeczki w ziemię i poleci jakby nad bramkę, że nie będę w stanie tego dobić bez boosta. Ale na szczęście nie zdarzyło się to, co właśnie już się obawiałem, że się stanie. Mamy tymczasem szansę na wywalenie się w ciekawy sposób. Albo nawet strzelenie... Ogólnie nie wiem, ostatnio tak zlagowane są 50 w tej gierce. Generalnie ta gra jest ostatnio tak zlagowana. Nie mam pojęcia, co tam się stało. Nie wiem, co oni zepsuli w tej grze, ale niech to naprawdę naprawią, bo nawet jak strzelą bramkę czasami w takiej sytuacji, to nie jest to satysfakcjonujące zwyczajnie, bo w sumie nawet nie wiem, co się wydarzyło. Za wysoki flick. Ale raczej dobije to, no niestety dobił. Spróbujmy znowu kick-offa do lewej strony zrobić. Udało się, ale swoim daszem po nas... Nieco ograł, jakiś pinch, nie w bramkę niestety, ale przynajmniej zagrożenie oddalone na jakiś czas. Tutaj sfejkuje, dobra. Pan się za bardzo nie sfejkował, natomiast jego air dribble bump był daleki od ideału. I nie zrespiło mu usta, co jest dla nas jodzikiem. O-o. Dobra. O-o, dobra, nie zebrałem też był jabusta. Więc nie jest aż tak miodnie, jak był jeszcze przed sekundą. O-o! Dobra, to może być przerąbane. Chociaż... Dobra, przebiliśmy jeszcze nad poprzeczkę. Tutaj jeszcze obrona. Dobra, to jest auto do bycia bramkarzem autentycznie. Jeszcze nie da się nas bumpnąć, bo jesteśmy za niscy. Przebitka. Nie zdążę z tego strzelić. Ale jakiś flick do cornera. I dobitka randomowa. Dobra, to był w sumie taki zabawny gol, bo nie mam pojęcia, jak z tego strzeliliśmy zamiast stracić. O, czy strzelimy z kick-offa? Nie strzelimy, bo zdążył uciec. A, dobra, udało mi się napisać do niego, mimo że na początku napisałem wszystko caps lockiem przez przypadek. Ogólnie jestem osobą, co nie potrafi pisać, nie patrząc na klawiaturę. Więc czasami jest tak, że skupię się, napiszę całe zdanie, potem podnoszę głowę i się okazało, że miałem caps locka włączonego. A dobra, bo nie wiem, czemu mnie to rozkojarzyło za bardzo. Nie powinienem się na tym skupiać ani trochę. Jakiś taki strzał. Dobra, zbierzemy setkę, więc jest okej. On ma ciężką sytuację, jak na to, że nie ma boosta prawdopodobnie. Niestety już zaraz będzie miał boosta. Powinienem strzelnować tą piłkę, to było oczywiste, że on nie poleci i będzie chciał... zebrać przyspieszenie. Nie wiem, jakim cudem nie zblokowałem tego. Ale żyjemy. I nie wiem czemu, jakim cudem... Ała! Jeszcze w lampę walnąłem palcem. Nie powinienem był z tego stracić, jakby... sam się ograłem tutaj. Aj, szkoda, że... nie w bramkę uderzyłem. Zauważyłem właśnie, że on coś kombinuje z wolnym kick-offem. I zrobił dobrego flika, którego nie obroniłem. Dobra, a znowu było idealnie i nagle przegrywamy. Nie wiem, jak to się stało niekiedy.
ale wiem, że trzeba to zmienić. Mam na to 25 sekund. Definitywnie końcówki meczów na mnie leżą. Proszę, nie bumpli mnie. Dobra, sam sobie strzelę. No nie wierzę, że podobny scenariusz jak ostatnio, z tym, że idzie dobrze i nagle przestaje iść dobrze. Jak to możliwe? Dobra, może jeszcze strzelimy i comebackniemy. Jakiś flick? On to obronił. Jakimś cudem on to obronił. Dobra, przegrywamy. Znowu się rozkojarzyłem tym, że Ziemek coś napisał na czacie. Zaraz wyłączę ten czat, tak jak kiedyś miałem zawsze wyłączony, bo jak widzimy nie pomaga. No i dobra, mamy kolejnego przeciwnika, tym razem jest to ktoś inny niż w pierwszym meczu. Ale jest to chyba gostek z tego samego klanu, z tej samej drużyny, co w poprzednim odcinku, jak graliśmy tym For Fast, coś tam, nie pamiętam pełnej nazwy. Znowu się zagadałem, żeby stracić bramkę strategicznie na początku, żeby nie zacząć przypadkiem meczu nie przegrywając. Ale tak chyba zapomniałem się wypowiedzieć na temat wyglądu tego samochodu. Moim zdaniem, prawdę mówiąc, w tym samochodzie najlepiej wyglądającą rzeczą są jego koła. Co nie wiem, czy jest zaletą czy wadą, ale generalnie nie podoba mi się to auto. Ale koła, które dostajemy w pakiecie, są takie, że chętnie je chyba poużywam z innymi autami. Ale niestety, no to coś, to jakieś takie... No nie trafię w mój gusto, jakby nie będę go już krytykował na siłę. Polećmy może na jakiegoś aeriala. Przeciwnik nam nie pozwala. Okej. Jakiś low 50 autem, który ma tak niski hitbox, nie jest chyba najlepszym pomysłem. Okej, jakiś flick. Idealnie obronił, mimo że zrobiliśmy trudnego do obrony flicka, bo za plecy w top corner. Chyba, że tutaj... Dobra, 50, nawet nie 50, bo po prostu gostek nie trafi w piłkę i mamy 2 do 1. Dobra, spróbujmy znowu zrobić kick-off do lewej strony. Udaje się. Ciężko będzie to wykończyć, ale taki niewygodny strzał może nam dać dużą przewagę. Zbierzemy sobie boosta, oddam kolejny strzał, który będzie idealnie pod poprzeczkę i przeciwnik bez boosta już nie da rady sobie na to łatwo obronić. Do prawej strony tym razem kick-off. Dobra, mamy boosta. Piłkę też powinienem mieć ja, więc jest okej. Czy to jest kontrowalne? Prawdopodobnie mogę to strzelić od razu, ale bałem się, że się wywalę. To nie było też takiej potrzeby. Teammate. Przeciwnik robi jakiegoś dubla na swoją bramkę. Możemy z tego wyjść bez szwanku. Zrobiłem fatalne zagranie, ale prawdopodobnie nie stracimy. Dokładnie. Przeciwnik się pokusił na strzał w momencie, kiedy... Dobra, nie dobiję tego niestety. Spróbuję szybko zawrócić. Tracimy gola. Tracimy gola. No nie lubię niestety niskiego hitboxu, bo ciężko się nim jakby szybko zmienia kierunek piłki, jakkolwiek to brzmi. Tak zagarnia piłkę, kontroluje na aucie. Oczywiście nie mówię tutaj o stricte kopnięciu. Dobra. On będzie jechał pod nami. Zbanujmy go. Zbanujmy. Kurde, gadam jak jakiś discordowy bot, w sensie mod. Kontroluje sobie fajnie piłkę, ale nic to nie wnosi. Jakiś flick. Znowu giga zlogowany. Jak to ostatnio jest w modzie? Double jump? Nie, muszę tego pada podmienić. Mam drugiego naszykowanego, co mi z gwarancji wrócił. A ten mi za dużo już double klikuje i to jest irytujące na maksa. Dobra, spróbujmy przejechać pod piłką i pokazać, jak bardzo niskie auto mamy. A teraz za karę bumpnąć go. Nie udało się. Ja pierdzielę i tracimy 3 do 3. Nie wytrzymam zaraz. Dobra, dobry kick-off i wracamy na dobre tory. Do prawej. On zrobił wave dasha, zgarnął boosta i piłkę, dobra, jest przewalone. Ale nie wiem, jak się za to zabrać. Tracimy gola. No nie możemy tak grać. Nie mogę przegrać każdego meczu w odcinku. Dlatego zastosujmy sztuczkę fake'a. I miejmy nadzieję, że on nam po prostu poda piłkę. Tak też się stało. Potężny flick, który... Nie wszedłby bez mojej pomocy. Jakby tak połączyć Octane'a pod kątem, w sensie Fenka, pod kątem wszystkiego innego i fliki z Dominusa, to byłoby tak super auto. Ale no niestety trzeba się pogodzić z tym, że w moim ulubionym Fenku nie zobaczymy takich flików potężnych w takim łatwym wydaniu. No cóż, dajmy się zlimować, błagam. Dobra, żyjemy jakimś cudem. Nie, i on challenge'ował. Nie wytrzymam, nie mam zupełnie czujki do tego ostatnio. Jeszcze pajas będzie stał przy piłce. Dobra, masz farta, typie. Dobra, zróbmy wolnego kick-offu, mimo że mówiłem, żeby tymi autami tego nie robić raczej. Taki... Z jumpem na zakończenie, nie zaszkodzi. Pinch, bądź in, proszę.
Jest! I to jest właśnie hitbox do minusa. Nim można takie czary robić. Ale to była petarda, póki nie walnęło w sufit. Okej, lecimy dalej. Muszę częściej próbować w sumie takimi autami robić ich tak jakby kluczowe zagrywki. Strzelić wsujmy. Nie strzelę z tego, ale zabiorę każdego możliwego boosta. Zagram sobie do defensywy i zagram sobie bardziej do defensywy, bo zawracanie tam to byłoby rakietowe samobójstwo. Strzał, żeby przeciwnik musiał nam oddać piłę. Dobitka, jakbym kopnął minimalnie wyżej, to byłby gol. Ale musiałem kopnąć tak, że on to obronił. Teraz musimy zagrać do boku i nie zdać się zdemować, to jest kluczowe znowu. Przyjmijmy. Flick, nie za dobry. Ale za to za słabe, nie, stracimy. Czy nie trafił? Nie wierzę. Znowu fatalny błąd na samo zakończenie i tracimy taką fatalną bramkę. Nie mogę przegrać kolejnego meczu. Dobra. Mamy piłkę, mamy boosta. Nie możemy, wszystkie mecze przegrane. Najgorsze jest to, że nawet nie grało mi się fatalnie tym samochodem. Ale prawdę mówiąc, tam jedno czy dwa przyjęcia mogły być zdecydowanie lepsze i to była kwestia tego, że to auto jest dla mnie za niskie. No ale nie zasłużyło to auto na 3x3 porażki, no to trzeba powiedzieć jasno. Ale błędy, jakie głupio popełniałem, no to niestety, no wszystko jest moją winą oczywiście. Bo autem gra się nawet przyjemnie. Jak ktoś lubi hitbox do minusa, to myślę, że będzie zadowolony. Natomiast nie wiem, czy będzie zadowolony z tego, jak to auto wygląda, bo no nie wygląda ono za dobrze. Przynajmniej moim zdaniem. Pewnie macie już na ekranie mój mały ranking samochodów, moją małą tier listę, która będzie z każdym kolejnym odcinkiem uzupełniana. Pamiętajcie, żeby zostawić sobie lajka, jeżeli odcinek wam się podobał. A już nie będę przedłużał i elo.